Hej, dzisiaj próbujemy zrobić, zamontować fotowoltaikę, przynajmniej rusztowanie z tymi wszystkimi klamrami. O, mój tato pomaga przetorować drogę na górę. Tam jest przepust, co widać z tej strony. I zaraz wchodzę i montujemy pierwszą kotwę i lecimy. Mam oczywiście cały system do zabezpieczenia. Trzeba będzie się ubrać. I lecimy na górę. Dobra. Odezwa się później. No hej. Jeden profil zamontowany. Tato się uparł, że będzie robił to bez uprzęży i bez liny. Teraz montujemy uchwyty do drugiego profilu i do trzeciego w sumie, który będzie po prostu jak jeden rząd niżej dla paneli. No i następne będą po lewej stronie. Tak to wygląda. No, tu jest wysoka temperatura na górze.
Tu brakuje, dobra. Ale praży. Dobra, muszę chwilę zejść w cień. Dobra, krótki update. Udało nam się tak naprawdę zrobić tylko jedną stronę, jeszcze drugie tyle będzie tutaj po lewej stronie, tam od tego przepustu, który jest w dachówce. Tu będzie drugi, będzie w sumie 6 paneli, z możliwością dołożenia jeszcze dwóch. Dzisiaj już kończymy, jest godzina pierwsza, ale jest tak gorąco, że nie da się po prostu po tej dachówce schodzić, tak się nagrzała. I słońce praży, naprawdę jest strasznie ciepło, więc nie dajemy rady, dajemy sobie spokój na dzisiaj. Następnym razem będziemy to zrobimy drugą część, wszystkie te wyregulujemy poziomy, bo widać, że troszeczkę są nierówno, no i założymy panele, więc na tą chwilę to tyle. Pewnie kontynuacja tego filmu już będzie inny dzień tak naprawdę. Dzięki. Cześć moi drodzy. Mam nadzieję, że słychać mnie dobrze. Chciałem wam pokazać pewną rzecz. Udało się w końcu wczoraj położyć panele fotowoltaiczne. Akurat była całkiem spoko pogoda, przestało padać. Wyszło troszeczkę słoneczka pod wieczór. I udało się położyć. Powiem wam, że nie było łatwo. Są dosyć duże. Jest dosyć stromy dach. I we trzy osoby. Mój tato podawał panele z góry, z dołu. Szwagier później je tutaj łapał i podawał mi i wsuwaliśmy je jakoś na dach.
podłączone są. Tak naprawdę jest tylko 6, ale jest możliwość dołożenia jeszcze dwóch, jak widać z prawej strony. No na razie tak naprawdę dzisiaj było troszeczkę słońca po południu i no troszeczkę wodę podgrzewało już, powiem wam. Około 4 stopnie, z 48 czy tam 49 na 53 podgrzało, więc nie jest źle. Akurat tak się zdarzyło, że większość czasu, jak tutaj jest z tej strony słońce, było pochmurno. Dopiero pod wieczór się rozpogodziło. Zobaczę jutro, jutro ma być ładnie. No ale już będą produkować. Jak tylko będzie słońce, będą grzały ciepłą wodę. Są to dosyć tanie panele. Trinia Solar chyba. Nie pamiętam dokładnie, czy to jest 400 W, czy 395, ale jest około 2-4 kWh podpięte. Tak wyszło z kalkulatora, który był dostępny z inwerterem, żeby dobrać odpowiednią moc grzałki, ilość paneli i takie tam, prawda? Więc pokażę wam to, tamtą część, tamtą później. Chciałem wam tylko pokazać, jak to wygląda. No, jesteśmy amatorami, ale myślę, że wyszło spoko. Tu wyszedł taki problem, że te dolne profile były obniżone jeszcze o jedną dachówkę. To spowodowało, że luka pomiędzy panelami górą a górnymi a dolnymi była zbyt duża i przewód był za krótki, żeby połączyć panele, więc musieliśmy rozkręcić ten cały profil, podnieść go o jedną dachówkę i go przykręcić z powrotem. Dopiero wtedy udało nam się założyć panele. Jak widzicie, te dolne wystają troszeczkę bardziej poza profil, ale to nie przeszkadza, tam żadnego obciążenia nie będzie. Tak naprawdę dach jest stromy, więc śnieg też ten nie zalega tak bardzo, więc myślę, że jest spoko. Tak tylko wspomnę, że tutaj mi w sumie jeszcze zostało do zrobienia na dachu. Myślę, że w te wakacje to tu chcę zrobić chyba na trzeciej warstwie ten taki siatkę taką zapobiegającą zsuwaniu się śniegu. Jak tutaj słońce w zimie przy poświeci, to dach się dosyć szybko nagrzewa i ten śnieg tutaj spada, a że tu będzie taras pod spodem, to nie chciałbym, żeby komuś się stała krzywda lub coś zostało zniszczone, jak zjeżdża dużo śniegu. Tak naprawdę będą to takie te bramki, siatki ze stopniami, żeby można było przejść też wzdłuż, ewentualnie poczyścić z igliwia dookoła okien, umyć okna tak naprawdę, bo nie ma tu innej możliwości, więc tak myślę, że drabiną będę tam dostawiał się i wtedy na ten spocznik będę mógł wejść, przejść wzdłuż dachu, tutaj umyć i tak naprawdę chciałbym, żeby był aż tu do końca i później schodki w górę do paneli, aż do tego ostatniego rzędu, aby można było też ewentualnie jakiś tam maintenance zrobić przy panelach na wszelki wypadek. Więc takie są plany. Zobaczymy, jak z czasem, czy uda mi się to w tym roku zrobić, czy jednak będzie musiał poczekać na następny. Na razie jest tak tutaj. Teraz zabieram się za demontaż rusztowania. Jak skończę, to pokażę wam, jak to wygląda podłączenie w środku i co ten inwerter tak naprawdę pokazuje, więc to już opowiem później.